Ja. Hej kochani, dzisiaj będziemy jeść gofry. Na całe szczęście jest chłodno. Jajko, ciasto. To jest taki żart, bo Karol mówi, że jest na odwrót. W sensie nie mówi. No nie mówi. Kurde, jak ty tłumaczysz. Jak ty tłumaczysz. Nie jest śmieszny, jak się przecież tłumaczy. Trzeba mieć nadzieję na to, że widzowie nasi inteligentni, ogarnięci i rozumieją, że my jesteśmy specjalistami z zakresu potraw, które testujemy w programie kulinarnym Nienasyceni i że zawsze będziemy podawać najbardziej rzetelne i sprawdzone informacje, jakbyśmy mieli program na TVN kurwa style. Nie ma co z jedzenia robić filozofii. Jedzenie jest po to, żeby je jeść. A jeżeli smakuje, albo nie. A ja mam takiego znajomego, co wrzuca na fejsa zdjęcia śniadań, przysięgam, śniadań w McDonaldzie, w sensie McMuffin i kawka, ale zawsze obok tych zdjęć ma książkę, którą aktualnie czyta i on bardzo często do śniadania czyta książki jakichś filozofów, na przykład wiesz, Arystotelesa czy Platona, czy w takim razie wtedy to śniadanie już jest filozofią, to jedzenie już. Lubisz tego znajomego? Tak, jest zajebisty. Aleksy. Co ty robisz, Łukasz? Sprzątasz jak nagrywamy? Może ci chusteczkę podam i zaczniesz skórze wycierać. Kłóćmy się wszyscy. Nie można się spinać na żarcie. O, wow! Ale mi się płyta wyjęła. Jesteśmy tu, będziemy jeść gofry. No. Sorry, nie mogę gadać, jestem teraz na gofrach, wiesz? Ale z kim jesteś? No w takie upały wiesz zawsze gofry. Gofry z bitą śmietaną, no. Ile ty masz? Nie, z Pauliną. Nie słychać? Co? No Łukasz też, no. Karol się tłumaczy teraz. Koledze tak naprawdę. To przyjaciel. Na ciężki czas. Potrzebuje bardzo dużo uwagi. Buty? Więc... Bo to nie, Nike, wiesz o co chodzi, nie? Karol nie, zawsze markowe. Powiedzieć codziennie dzwoni do niego o 16:20 i musi mówić, co robi w tym momencie. Tu? No na rowerze się obiłem, jak jechałem szybko. No obiłem się trochę, wiesz jak jest. Jeżdżę na rowerze, wiesz, crossfit. Okej. Zajebisty. Zajebisty? Zajebisty smakuje jak dzieciństwo. Zajebisty. Jak rurki z kremem, tylko w innej formie. Nie za słodki. Jezu, jaki pyszny. Nie spodziewałam się, że będzie taki dobry gofry. Jaki dobry gofry! Czy państwo jedli tu gofry? Bardzo dobre. Po pierwsze, ciasto jest fajnie upieczone. W sensie nie jest za twarde, nie jest za miękkie. Jest miękkie w środku, ma fajną skórkę. Tak, ma tą kupiącą skórkę z zewnątrz. Nie jest za słodkie. Nie jest za słodkie. I śmietana w ogóle nie jest słodka. W ogóle. Ale dobre. Tak. Wiem cały. Miałam mniej, jeszcze raz. No właśnie. Ale, i to jest ważna rzecz, to jest mały. Bo są tutaj małe i duże, chcieliśmy małego. To nie był samochód elektryczny. I my wzięliśmy małego i mały jest idealną porcją, dlatego że czeka na nas dzisiaj trochę gofrów. Prawda? Ale super. Ja daję 8 na 10 już na wejściu. Dziękuję bardzo. 8,5. Super miejsce. Nawet 9. Niech ma. Teraz chciałbym, żeby wszyscy zobaczyli, no daj chwilkę. Jezu, jak ty się zawsze opierasz, żeby mi dać tą kamerę. No. Spoko. Gdzie jedziemy teraz, Łukasz? Jedziemy do mojej, nie kurczaki. Moi drodzy, jedziemy do Waffle Bar. To chyba był najlepszy gofr, jakiego jadłam tak naprawdę. Ever? Chyba tak. Nie nasycę ani, wciąż zadowoleni. Tak wiele jeszcze do spróbowania jest. Kluski, kotlety, bułki. Bardzo dobre gofry, zgadzam się. A widzisz, a teraz chciałbyś wyrazić swoją opinię i nie możesz. Chciałbym, no. Ponieważ są pewne standardy. Nie, bo są pewne standardy w naszym programie. Nie możesz wyrazić opinii, nie jedząc czegoś. Halo. Ja widziałem reakcje na waszych twarzach wymalowane.
emocje. Prawdziwe. To, co lubimy najbardziej w tym programie, czyli prawdziwe emocje. Rzetelność, prawdziwość, faktowność, rentowność. O, uwaga. Także tak, jeden z najlepszych gofrów, jakie w życiu jedliście. Właśnie, może ci opowiemy o tym menu. Popatrz. No popatrz. Więc tutaj mamy podział. Tutaj są wafle na słono. Tak, tutaj zaczyna się na słodko. Tak, ja biorę tego. Classic Fried Chicken Waffle. A, ja wezmę. On kosztuje 26 zł, a ty weźmiesz którego? Hummus i zatar 24. Dobra. A na słodko? Weźmiemy takiego Naked Man. Jest bardzo rozbudowany, ma emotikonki. Więc jeśli dla młodych ludzi rzeczy. Nie wiecie, jakby nie znacie języka, to możecie się sugerować samymi obrazkami. Albo jeżeli jesteście Egipcjanami i tam właśnie tylko taka umiejętność posługiwania się takim językiem wam została, to też. Wow. Ale jeśli jesteście, to odezwijcie się do kogoś, bo ta cywilizacja trochę umarła. Albo odezwijcie się do kogoś, bo potrzebujecie dobrego terapeuty. Nie jestem fanem pisania po polsku pancake'i. W sensie, boli cię to trochę? Znaczy, czemu? Okej. Okay. Można by napisać przez C, tak? Pancakes. No. A właśnie chyba odmiana jest tym problemem. Przepraszam. Chciał zostać dziadziodawcą organów dla ciężko chorych pań albo panów, lecz tak je wyniszczył za hulaszczego życia, że to oferta właściwie bez pokrycia. Taki właśnie limeryk Michała Rusinka w letnim wydaniu Przekroju. I w sumie trochę o mnie. Więc... Nie no, na bank twoje nerki są w porządku. Dlaczego nerki? Jeśli potrzebujecie nerek, to piszcie w komentarzach. Jedną możemy zawsze odstąpić karę. Pokaż z piwkiem teraz. By the way, bo tu piweczkę jeszcze mają właśnie, chciałem przypomnieć. Pilsnerek, taki długi weekend, nie znam tego browaru. No jest git. A wy co, pewnie w korpo jeszcze, nie? A tu już wafle. To jest pierwszy raz w moim życiu, kiedy jem wafla na obiad. Gofra na obiad w sumie. Wytrawnego. Jadłeś kiedyś tak? Nie. Jeszcze nie wiem, jak się do to zabrać. Albo tak. Super opcja. Jak widzicie, bardziej elegancka niż Karola, bo można się nią podzielić z kimś. Jak jest? Tak? Gastrofaza oporowa. Super. Bardzo fajne połączenie no jednak mięska, czyli tego słonego w panierce. Z cynamonem? Z cynamonem i z waflem, który nie jest w ogóle słodki, tak? Spoko. Jest dużo bardziej amerykański, taki... Takie było założenie oczywiście. Jak wygląda twój? Patrz. No nie, teraz takie ciasto. No. Takie lekko żółte. Tak. Moje ma sezam, ale to chyba jest dodane. Mhm. I czarnuszka. Czarnuszka? Wege gastrofaza. Ja bym chyba trochę bardziej zrobił chrupiącą panierkę, bo nie jest aż tak super chrupiąca, żeby było jeszcze bardziej podkręcona. Ale mięsko jest spoko. Nie jest to KFC. I jakby się ktoś bardzo czepiał, to tutaj jest coś zielonego. I nawet owoc. Ale nie przesadzajmy. Nawet owoc. Nie przesadzajmy. U mnie hummus jest absolutnie przepyszny. Jest kremowy. Jest dobry. Wiem. No. Mój wafel jest odpowiedzią na to, kiedy chcecie coś zjeść, ale nie wiecie, czy chcecie zjeść coś słodkiego, czy coś słonego. No to jest dokładnie to. Dobrze, to ja spróbuję opcji... No tak. Słodkiej na słodko. Zdecydowanie trochę więcej tłuszczu od pierwszego miejsca. Oj, tak. Czuć jajka. Właśnie, tamte gofry były bardziej gofrowe. Tak. Bardziej gofrowe. Takie waflowe. Tak. Mhm. Ten odcinek jest jednym z kilku w mojej karierze, w których po drugim miejscu jestem w chuj nasycony. Ale wiesz co, to jest ciekawe, bo... I zjadłem tylko pół gofra i potem jednego gofra. Nie możesz być nasycony. Polecam wam to miejsce, bardzo mi się tam podobało. Jak się nazywało? Ale wiecie co, widzieliśmy też inne wafle. Jak to się nazywało? Waffle bar. No właśnie. Waffle bar. Jak to się nazywało? Nie waffle było pysznie. Ale nie, chodzi o to, że każda z tych porcji wygląda pięknie. Co wyglądało? Na talerzach spojrzałam na jedno stoliki i wyglądało naprawdę fantastycznie. Więc jeśli macie taką gastro
Fazem. To nie. Jest to dla was miejsce. Jeżeli chcecie spróbować gofrów na słono. Tak, to idźcie tam spróbować te gofry, jeżeli nigdy wcześniej nie jeździliście. Ja nigdy nie. Ja się muszę położyć. Ja się muszę położyć. Jesteśmy w Waflowe. Jesteśmy też na skraju załamania nerwowego. To mów za siebie. No mówię za siebie. Okej. Okay. A, to dobrze, że mówisz otwarcie w sumie o tym. Napiszcie w komentarzu, czy to fajnie. Czy też tak macie? Mi się bardzo podoba przygoda GoProwa. Tak, jest bardzo przyjemna. Bardzo, bardzo mi się podoba, aczkolwiek jest ona, jest ona wyzwaniem. Jest wyzwaniem. Jest wyzwanie, żeby to przetrwać trawić? Przygodę waflową. Ale jest waflowe, więc... I to są pierwsze wafle, które w nazwie mają to, że są waflami belgijskimi. Co to znaczy? Czy musimy nauczyć się mówić w innym języku? Ale po francusku czy po holendersku? Z której części? Ja czekam na komentarze. Aha, na wafle belgijskie poszliście, tak? Aha. A na polskie nie? No polskich nie było, tak? Na belgijskie, tak? Mhm. Aha, fajnie. Tak, tak jest dzisiaj. Już jesz? Dobra. No! No! Jestem nienasycony, nigdy nie zhańbiony, ale za to jestem mocno spocony. Ja mam wersję z cukrem pudrem. Ale smakuje jak ciasto. Jak taki wafelek do lodów, złożony razy 1000 z tłuszczem na ciepło. Zobacz, mój, mam wrażenie, że wygląda trochę jak taki deser, na który gdybym był panią emerytką, babcią, to chodziłbym z koleżankami raz w tygodniu. No taki deser. To jest dobre życie. Ja nie pogardziłabym. I chodzilibyśmy sobie razem. Mój mąż nie żyje, ja jem tak. Wafle, super. I właśnie tutaj takie najbardziej lubię z kiwi i najbardziej lubię kokosowe. Super jest. Jest to przepyszny wafel, drodzy państwo. Dzisiaj nie było złych rzeczy do jedzenia, po prostu. To jest ten odcinek, w którym nam wszystko smakuje. Absolutnie fantastyczne gofry, wafle, nazwijcie to jak chcecie. Mam prośbę. Wafle belgijskie, gofry belgijskie, polskie gofry, na Polsce jedzone belgijskie gofry, wariacja na temat belgijskich gofrów w Polsce, whatever. Nazwijcie to jak chcecie, to ląduje w buzi, jest pyszne. Mogłobyś mi zakręcić fider spinnerem, bo nie mam ręki. Ale to słabo. O. Także subskrybujcie nasz kanał, wpadajcie na nasze Instagramy. Kochamy was, naprawdę. To jest miłość. Karol ma załamanie nerwowe. Nie, powiedziałem, że jestem na skraju załamania nerwowego, a to różnica. Już zapomniałam. Przepraszam. Lubimy was, nie kochamy. Lubimy. Dziękujemy, że jesteście z nami. Dajcie, dajcie znać w komentarzach, co chcielibyście, żebyśmy zrobili w kolejnym odcinku. Dajcie znać w ogóle... Co tam? Co tam? Zjeść czy zrobić? W następnym odcinku.